Rozdział 28. Wycieczka na zachodnią część wyspy, okolica nieznana, niezmierny przestrach, ucieczka, rozmaite przypuszczenia, zaniedbanie gospodarstwa, zwątpienie. Po zakończeniu zasiewów grudniowych, postanowiłem wybrać się na dłuższą wędrówkę po wyspie. Od owej nocy, gdy una pochodząca z nieznanej przyczyny nabawiła mnie trwogi, upłynęło już półtora roku. A przez ten czas nigdzie nie wychodziłem tylko do mego folwarku. Naprzód, mnogość prac trzymała mnie wciąż w domu, a powtórę, co ze wstydem wyznaję, bojaźń tak mnie opanowała, że nie śmiałem zapuszczać się w odleglejsze strony wyspy. Zaopatrzywszy się jak zwykle w rozmaite przybory, rozpocząłem wycieczkę, mającą trwać sześć do ośmiu dni, lecz w zupełnie odmiennym niż dotąd kierunku. Wszystkie poprzednie przechadzki ograniczały się do wschodnio-południowych części wyspy, ale północ i zachód zupełnie były mi nieznane. Raz przecież należało poznać i tamte okolice. Przebywszy duży kawał lasu dotykającego doliny zamieszkanej przeze mnie, wydostałem się na równinę, zakończoną pasmem pagórków dosyć wysokich. Wdrapałem się na najwyższy, zachodzący przylądkiem w morze. U stóp jego płynęła dość głęboka rzeczka, mająca tutaj swe ujście. Przypływ morza zwiększył znacznie jej głębie, tworząc zatokę. Należało zatem zaczekać aż opadnie, żeby dostać się na drugi brzeg. Długi czas siedząc nad wodą, przypatrywałem się mnóstwu ryb płynących w górę rzeki, którą zapewne miały opuścić dopiero wtedy, gdy morze zacznie opadać. Wyborne było to miejsce do ich połowu i postanowiłem natychmiast po powrocie przyjść tu z moją siecią, dotąd jeszcze nie używaną. Kiedy wody dostatecznie opadły, zdjąłem ubranie i zawinąwszy je w tłumoczek i umieściwszy na głowie, przebyłem rzekę. Brodząc popas, stanąłem na drugim brzegu szczęśliwie, po czym ubrawszy się, ruszyłem dalej. Okolica w tych stronach była bardzo nieurodzajna. W części pagórkowata, w części skalista, zmieszkało się na dobre, bo już przed chwilą słońce zapadło w morze. Trzeba się było zabrać do noclegu. Według zwyczaju na pierwszym lepszym drzewie, jakoż znalazłszy dość wygodne legowisko pomiędzy rozłożystymi gałęziami, wkrótce zasnąłem. Na drugi dzień rano posiliwszy się, Lekki i wesoły ruszyłem w dalszą podróż. Około południa udało mi się ubić jakiegoś dużego ptaka z gatunku cietrzewi, który upieczony narożnie miał bardzo delikatne mięso. Kilka łyków wody a na deser złocisty ananas dopełniły obiadu. Przedrzemałem się nieco podczas największego gorąca, a potem dalej marsz. Marsz, panie Robinsonie. Nie wypada wracać, dopóki nie zwiedzisz w całej rozciągłości twego królestwa i nie dojdziesz do piramidy kamiennej ułożonej przed dwoma laty na znak kresu poprzedniej wycieczki. Przed wieczorem dostałem się na obszerną równinę przyległą do lasu, z którego przed chwilą wyszedłem. Była po części zarosła trawą, ale nad samym brzegiem morza rozciągał się duży kawał pokryty miałkim i wilgotnym piaskiem. Zdawało się, że niedaleko od morza spostrzegłem żółwie gniazdo, a ponieważ żołądek domagał się wieczerzy, tam jej szukać postanowiłem. Idę naprzód prędkim krokiem, gdy wtem spostrzegam w piasku wyraźny ślad nogi ludzkiej. Myślicie może, czytelnicy, że po przeszło trzech latach samotności ucieszyłem się niezmiernie, widząc ten znak bytności ludzi na wyspie? Gdzież tam przeciwnie? Przestrach największy mnie ogarnął. Wiadomo mi było, że na wyspach Morza Karaibskiego mieszkają dzicy ludożercy. Jak gromem rażony stanąłem, wpatrując się w ten ślad złowieszczy, drżąc z trwogi i rzucając dookoła trwożliwym okiem, czy nie ujrza lada chwila gromady dzikich, wysuwających się z zarośli. Lecz cisza niczym nie przerwana zalegała okolica ośmielony tym wypełznąłem ostrożnie na pobliski pagórek skąd można było zobaczyć większy obszar ziemi lecz i tu nic podejrzanego nie było widać zbiegłem więc znów nad brzeg morza śledząc czy nie odkryję więcej śladów lecz nie napotkałem ich nigdzie trzeba raz jeszcze obejrzeć ten ślad pomrukiwałem a może mnie tylko wyobraźnia zawiodła, albo też może to jest mój własny ślad i nadaremnie się trworzę. Wróćmy do niego. I pobiegłem na to samo miejsce. Lecz nie. Odciśnięcie nogi jak najwyraźniejsze pięta, podeszwa, każdy palec dokładnie w piasku wilgotnym odbity, a wszak ja mam obuwie z koziej skóry, a może Mój Boże, mój Boże, skąd ten ślad tutaj? Niepodobna mi rozwiązać zagadki. Nagle niewymowna, nieprzezwyciężona trwoga opanowała całą moją istotę. Przerażenie wstrząsnęło ciałem. W najokropniejszym pomieszaniu zacząłem ze wszystkich sił ku domowi uciekać. Każde drzewo, każdy krzak brałem za postać ludzką. Najmniejszy szelest przerażał mnie niewypowiedzianie przytomność. Zimna krew, zastanowienie opuściły mnie zupełnie. Nie wiedziałem, gdzie i jak biegnę. Co się ze mną wówczas działo. Tego ani opisać, ani opowiedzieć niepodobna. Biegłem jak szalony, upadając nieraz i potykając się co chwila. Nareszcie wyczerpany do najwyższego stopnia, padłem w gęstwinie i w niej spędziłem noc. Zaledwie sen skleił moje powieki, już znowu przebudziłem się w obawie, ażeby mnie dzicy niespodziewanie nie zaszli. Różne okropne myśli mąciły mi w głowie. Przypomniałem sobie teraz zeszłoroczną łunę, która nie mogła pochodzić z niczego innego, jak z podpalenia wyschłych traw przez Karaibów. To rzecz oczywista, bo pożar. Sam przez się nie mógł wybuchnąć, a już. Poprzednio wspomniałem, że panowała wówczas najpiękniejsza pogoda, a zatem nie powstał od pioruna. Drugiego dnia przed południem byłem już w domu. Rzuciłem się na posłanie, nie myśląc wcale o posiłku, chociaż od wczorajszego obiadu nic prócz wody nie miałem w ustach. Trwoga odebrała mi apetyt. Najdziwaczniejsze myśli snuły się po głowie. To niepodobna, abym trzy lata bawił na wyspie, a nie dostrzegł jej mieszkańców. Nie, nie. Przekonany jestem, że oprócz mnie ani jeden człowiek nie przebywał na niej. Ale skądże mógł się znaleźć właściciel nogi? Jak przybył bez okrętu, który przecież byłbym ujrzał na morzu? Śladu tego nie wymarzyłem sobie, wszak go wczoraj dotykałem palcami. A czy też. Ludożercy nie zostali zapędzeni burzą z oddalonej ziemi, którą przed paru laty widziałem z wysokiej góry. Może wylądowawszy w tej nieurodzajnej części wyspy, nie mieli chęci założyć na niej swych osad. Gdyby im przyszło do głowy przybyć tu w wielkiej liczbie, gdyby mnie przypadkiem spotkali, o wtedy z pewnością nie uniknąłbym śmierci. Zamordowaliby mnie i pożarli. Jeżeli bym zaś potrafił ukryć się zawczasu w jakim zakątku, wtedy niezawodnie zniszczyliby moje mieszkanie, zabili kozy i spustoszyli pola. Te i tym podobne myśli trapiły mą duszę. Przez trzy doby nie odważyłem się opuścić groty ani na chwilę. Nie miałem nawet śmiałości, żeby pójść wydoić kozy, ale przecież trzeba się było na to zdecydować, bo mogły stracić mleko. Skończywszy tę robotę, nabrałem nieco odwagi i pobiegłem na ową wysoką górę, aby się przekonać, czy przypadkiem nie zobaczę jakiegoś statku w pobliżu wyspy. Ale obawa, czy nadzieja, bo nie wiem już jak ją nazwać, zawiodła mnie zupełnie. Powierzchnia morza lśniła jak zwierciadło, ale nie było na niej widać najmniejszej łódki. Powróciłem cokolwiek, uspokojony. W parę dni potem wyszedłem na zwiedzanie mego folwarku uzbrojony w nową dzidę, łuk i pełny kołczan strzał. Ale cóż mi ta broń za bezpieczeństwo dać mogła przeciwko tłumowi dzikich, niezawodnie lepiej ode mnie uzbrojonych. Mimo to pokonałem trwogę i zaszedłem do lasu, oglądając się na wszystkie strony. W dolinie znalazłem wszystko w nienaruszonym stanie. Jęczmień wyrastał prześlicznie i można się było spodziewać pięknego urodzaju. Ach, cóż mi po nim, zawołałem z boleścią, gdy nie wiem, czy go zbiorę. Lada dzień, horda dzikich karaibów może wpaść tutaj i obrócić w perzynę zasiewy. O nie, nie, już nie wrócą chwile swobody i spokoju, nigdy już nie będę szczęśliwy. Zamiast powrócić do domu, poszedłem raz jeszcze obejrzeć złowieszcze ślady ludzkiej nogi. Myślałem, że może przy zapadającym zmroku nie widziałem dobrze, a zresztą zawsze coś ciągnie człowieka, żeby dokładnie przekonał się o swym nieszczęściu, jak gdyby w męczarni znajdował jakieś upodobanie. Miejsce to było dość daleko. Straciłem cały dzień, zanim się tam dostałem. Widać, że droga wprost od mego mieszkania była daleko krótsza słońce już schylało się ku zachodowi gdy tam zaszedłem trzeba więc było spostrzeżenia odłożyć na jutro a tymczasem pomyśleć o noclegu ale gdzie spać a jeżeli ludożercy nadpłyną i wyśledzą mnie tutaj przerażony tą myślą wbiegłem na bliski wzgórek ale na morzu nic widać nie było uspokojony tym cokolwiek wyszukałem gęste drzewo i wdrapawszy się bardzo wysoko przywiązany pasem Usnąłem. Natychmiast po przebudzeniu pobiegłem na brzeg morski szukać fatalnego śladu. Znalazłem go wkrótce. Był on daleko większy od mojej stopy i wyraźnie należał do człowieka, który nigdy obuwia nie miał na noce. Słowem, do jakiegoś olbrzymiego Karaiba. Dreszcz febryczny przebiegł moje ciało. Nie wiedziałem co począć. Bojaźń pozbawiła mnie prawie przytomności, a najdziksze myśli przebiegały przez głowę. W pierwszym szale zamyśliłem zburzyć mur otaczający grotę, popsuć całe mieszkanie, rozwalić stajenkę i chatkę na folwarku, poniszczyć ogrodzenia, rozpędzić kozy i spalić zasiew. A to wszystko z obawy, aby mnie dzicy nie wyśledzili. Zniszczywszy wszelkie ślady wskazujące, że wyspa jest zamieszkana, mogłem być pewny bezpieczeństwa. Nie było tu co robić dłużej. Obejrzałem się w koło i poza lasem dostrzegłem wynurzającą się z głębi drzew ostro zakończoną skałę, niemal tuż przy zamku leżącą. To będzie moja strażnica, pomyślałem sobie. Z niej z łatwością dostrzegę, co się dzieje w tym miejscu. Kierując się widokiem tej skały, w półtorej godziny dostałem się do zamku, ale okoliczność ta zamiast ucieszyć, Większym mnie jeszcze napełniła strachem, bo m się przekonał, że dzicy wylądowali bardzo blisko od mego mieszkania i tylko wyraźna opieka boska ukryła je przed okiem mych nieprzyjaciół. Dręczony różnymi przypuszczeniami, mimo utrudzenia zaledwie usnąć zdołałem. Drugiego dnia obudziłem się w spokojniejszym nieco usposobieniu. Przyszło mi na myśl, że wyspa ta duża i żyzna, położona jak mnie małem w pobliżu stałego lądu, nie może być nieznaną ludom na nim zamieszkałem. Być może, że w ciągu trzyletniego pobytu mojego na niej nieraz już dzicy zapędzani wiatrem musieli tutaj wylądować, lecz widać wracali natychmiast do siebie, bo gdyby im się wyspa spodobała, niezawodnie, dawno by już pobudowali na niej swe chaty. Słyszałem nieraz od żeglarzy, znających te strony, że Karaibowie nie używali żagli i łodzie swe kierują jedynie wiosłami, dopomagając sobie przypływem i odpływem morza. Widocznie więc, zagnani na wyspę falą, nie odważyliby się nawet przenocować na niej z obawy, ażeby nie ominąć przyjaznej pory odpływu. Jedno mi tylko zagrażać mogło niespodziane zaskoczenie przez Karaibów. Przy ostrożności mogłem tego uniknąć W razie zaś wylądowania większej liczby dzikich Nie pozostawało mi nic innego Jak tylko schronić się do jakiejś kryjówki I czekać aż odpłynął. Z upokorzeniem wyznam, że strach Niepokój i troski tak mną owładnęły Że zupełnie zapomniałem szukać pociechy w modlitwie Która w każdej przeciwności dodawała mi siły Smutek i niebezpieczeństwo zasępiły tak moją duszę, że zupełnie wyszły mi z myśli owe słowa pociechy. Wzywaj mnie w dzień utrapienia, a wyrwę cię i czcić mnie będziesz. Gdybym tego głosu słuchała, a w trwodze mej udał się do Boga i temu najmiłosierniejszemu ojcu powierzył się w moim zwątpieniu, to niezawodnie nabrałbym serca i wytrwałości, a wzmocnione ufnością, Łatwo potrafiłbym przezwyciężyć tworzliwość i bojaźń uciskające mą duszę.